Nasz dramat polega na tym, że nie za bardzo wiemy, co z tym zrobić. I dobrze, że spotykamy się dzisiaj tutaj, aby podzielić się pewną refleksją i aby to czynić, aby taką próbę podjąć. Uświadamiamy sobie, że jesteśmy w pewnym sensie na przegranych pozycjach. Bowiem to, co pozwoliłoby nam rzeczywiście problemu dotknąć i próbować go rozwiązać, jest dzisiaj świadomie kwestionowane. A to świadome kwestionowanie widzę w tym, że kwestionuje się to, co jest. Począwszy od natury, od biologii, aż po wyższe jakieś warstwy naszego życia. To, co potwierdza rzeczywistość. To, co potwierdza historię. Że na świecie sprawiedliwości nie było, nie ma i nigdy nie będzie. Na świecie sprawiedliwości nie było, nie ma i nigdy nie będzie. Nie dlatego, że człowiek ma złą wolę. Jakby do swej woli można wszystko zredukować. Na świecie sprawiedliwości nie było, nie ma i nigdy nie będzie. Nie dlatego, że człowiek tworzy mafię, układy, zależności, rączka rączkę myje i dlatego nawet uczciwego procesu dochodzeniowego nie zawsze można się. Tak głęboko w naszą rzeczywistość, że tej rzeczywistości nie potrafimy inaczej opisać, jak takim słowem, które dzisiaj także jest bliskie. Dotykamy tutaj tajemnic, to znaczy tak głębokiego wpisania zła w naszą rzeczywistość, że wobec Niego jesteśmy bezsilni. Wobec tego, że wobec Niego jesteśmy bezradni. Jest dzisiaj wyklęte. I próbujemy je zastąpić. Chociażby takim słowem jak nauka. Racjonalne myślenie. Ja nie mam nic przeciwko nauce, wręcz odwrotnie. To chrześcijaństwo przyczyniło się do rozwoju nauki, tak jak ją dzisiaj nazywamy nauką. Nie wolno podmieniać. A dzisiaj ta podmiana dokonuje się w ten sposób, że mogę wam pokazać artykuł naukowy rzekomo wybitnych naukowców, którzy twierdzą, że zła, które opanowało człowieka, należy szukać w ludzkim mózgu, w jakichś defektach ludzkiego mózgu, i w związku z tym trzeba wymyśleć tabletkę, która to wszystko naprawi i zło z tego świata zniknie. Otóż taka teza jest szykowaniem kolejnych dramatów. Zło nie zniknie, dlatego że naukowcy.
tak głęboko w naszą rzeczywistość, że jak już powiedziałem, tego inaczej wyrazić się nie da, jak tylko i wyłącznie tym właśnie słowem tajemnicy. A co to znaczy to słowo tajemnica, to pojęcie tajemnicy? Później właściwie przez cały swój pod
pontyfikat. To pojęcie rozwijał, ukazywał właśnie po to, żeby jednocześnie ukazać właśnie z jednej strony to zło, które nam grozi poprzez tę właśnie dyktaturę relatywizmu, a z drugiej strony jak je uleczyć. Dyktatura relatywizmu. Ona nas wszystkich dotyka. Ona nas wszystkich zniewa. I bardzo łatwo jest tej właśnie dyktatury relatywizmu doświadczyć wszędzie tam, gdzie kiedy zdarza nam się popełnić zło, kiedy nam zdarza się popełnić zło, to pierwszym naszym odruchem staje się próba usprawiedliwienia. Właśnie zrelatywizowania tego zła, pomniejszenia, usprawiedliwienia. Że niby było, jest, ale jednocześnie nie takie wielkie, jak się sądzi. A może nadal niepotrzebne, bo z tego mogą wyniknąć jakieś dobre rzeczy. I rozmywamy to właśnie zło przez nas popełniane. I taka postawa nas dzisiaj wszystkich zalewa. Ale kiedy my doświadczamy zła, kiedy my doświadczamy zła, tego zła zrelatywizować nie potrafimy. Kiedy my doświadczamy zła, to gdzieś z najgłębszych wymiarów naszej duszy, naszego serca, naszego jestestwa, wyrywa się absolutne, a nie względne, zrealizowane. Tak być nie powinno. Tak być nie powinno. Skąd to tak być nie powinno się w nas bierze? Ono się nie bierze z doświadczenia otaczającego. Wyraża się właśnie w tym, że człowiek nie wie, skąd ową tak być nie powinno ma. Sam siebie nigdy nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć. Żadna nauka na to pytanie go nie odpowie. Żadne ideologie na to pytanie go nie odpowiedzą. Następnych wyklętych żołnierzy. Przygotowujemy sobie następnych oprawców, którzy jak na ten świat, na którym sprawiedliwości nie było, nie ma i nigdy nie będzie, będą żyć na tym świecie jak pomysły właśnie. A my znowuż będziemy się pytali, jak to się stało. Będziemy szukać rozwiązania. Po to dzisiaj gromadzimy się tutaj, aby wyjść z tego kościoła i poprzez pamięć, nie zatracanie pamięci, nie relatywizowanie pamięci, ale poprzez pamięć
świadomością, że ostatnie słowo nie należy do niesprawiedliwości, że ostatnie słowo nie należy do mordercy, tylko do niewinnej jego ofiary. Prośmy go, aby usłyszał nasze wołanie. Módlmy się za pasterzy Kościoła, szczególnie za naszego biskupa Jana, którym Chrystus powierzył szczególną troskę swoją owczarnię, aby pełni mocy Bożej i złudzenie pełnili swoją usługę. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą umiłowaną ojczyznę, aby była bogata w synów miłujących prawo, sprawiedliwość i Bożą oraz wierne chrześcijańskie dzieciństwo. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy oddali swoje życie umiłowanej ojczyźnie, trudząc się dla niej, broniąc jej granice i suwerenności. Niech zmartwychwstały Chrystus przyjmie ich do wiecznej chwały. Ciebie prosimy. Módlmy się za każdego, kto ofiarował swoje życie dla dobra ziemskiej ojczyzny. Niech Jezus zmartwychwstał, udzielił wiecznej nagrody. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas zgromadzonych na liturgii, abyśmy, wpatrując się w Chrystusa, dobrego pasterza, dążyli do doskonałości, budowali jedność i zachowywali pokój z innymi ludźmi. Ciebie prosimy. Na moją pamiątkę.
czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wszelkich czynnych modlów, tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Ojca niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Standardowe skąd wyprowadzić. Jest tu. Stój. Zwrot.